Witam bardzo serdecznie na drugim spotkaniu autorskim książki Łowca Ruin. Historia młodego filmowca. Niestety w formie online. Bardzo chciałbym zrobić spotkanie autorskie na żywo, żeby się z wami zobaczyć, ale jak wiadomo, nie mam obecnie takiej możliwości. No, miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku takie się uda, bo na pewno takie planuję. O czym tutaj dzisiaj chciałbym porozmawiać? Chciałbym po prostu opowiedzieć nieco o tej książce, jakie były moje zamiary co do napisania jej, w jaki sposób ją stworzyłem i tak dalej, a na koniec, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek zapytania, to ja chętnie na te wszystkie pytania odpowiem. Więc nie przedłużając, skąd się w ogóle wziął pomysł, aby człowiek, który 2 lata eksploruje, nagrywa sobie jakieś tam filmy na YouTube'a, po co ja w ogóle wydałem tą książkę? Jaki był tego sens? Powiem po prostu tak. Ja generalnie mam dosyć sporo zainteresowań. Ja interesuję się, no jak wiadomo, eksploracją, filmowaniem, poniekąd też pisarstwem. I to był taki eksperyment na zasadzie, coś, taki eksperyment dla moich widzów. Coś na zasadzie, patrzcie, nagrywam filmy, ale lubię też pisarstwo, także napisałem książkę. Zobaczcie sobie, jak mi wyszło na zakupić. No niestety sporo osób odebrało to zupełnie nie tak jak powinni. No, ludzie zarzucali mi, że jestem bardzo atencyjną osobą, że za kogo to ja się w ogóle uważam, że 2 lata eksploruję, już książkę wydaję, ale to kompletnie nie tak, po prostu. A to dlaczego zacząłem nagrywać filmy? Bo jestem wielkim filmowcem, bo nie, po prostu chciałem spróbować nagrywać filmy. Tutaj tak samo, chciałem spróbować wydać książkę. Sprzedało się kilkadziesiąt egzemplarzy i bardzo jestem z tego powodu zadowolony. I generalnie taki był pierwszy zamysł, aby tę książkę wydać. Po prostu spróbować się w jakiejś nowej dziedzinie i padło na pisarstwo. Więc tak się właśnie prezentuje książka. Ma ona 108 stron, więc niezbyt dużo. Można ją jeszcze zakupić. Zostało jeszcze kilka egzemplarzy. No właśnie, i też dlaczego tak krótka? Ja przyznam szczerze, że pisząc ją musiałem pójść w pewnym sensie, powiedzmy, no, powiedzcie, czy działa dalej, bo ktoś zadzwonił i przerwało. Widzę, kto zadzwonił. Powiedzcie tylko, czy działa dalej, na pewno czat, i będę mówił dalej. Mateusz mówi, że tak, działa, tak? Dobra, to świetnie. A, sporo. To witamy jeszcze Bizon i nie widzę, bo mi to jakoś znika, nie wiem, o co chodzi. Ale witam wszystkich, Urbex Warszawa, Czeka Explore, Grupa Eksploracyjna Jeneś Kazan. A, piszecie, że działa, dobra, to mówię dalej. Zatem skończyłem na tym, dlaczego książka ma tyle stron, ile ma. No bo ona jest rzeczywiście krótka, prawda? Ma tylko 108 stron i nie wydaje się to zbyt wiele. No ja przyznam szczerze, że musiałem tutaj w pewnym sensie pójść po taniości, dlatego że druk książki wcale nie jest taki tani. Za 60 egzemplarzy zapłaciłem ponad 400 zł. Każda strona to był dodatkowy koszt. Bardzo chciałem, aby w tej książce znalazły się kolorowe ilustracje, aby lepiej się to czytało. Natomiast dodanie jednej fotografii to był bodajże koszt plus 20 zł. No to dosyć sporo. Gdybym miał dodać kilka takich zdjęć, to już by się uzbierała kolejna stówka albo i więcej. Bo na zdjęcia miałem więcej pomysłów. Natomiast przy drugiej książce, ale o drugiej to opowiem za chwilę, wydawnictwo, a już mam na oku jedno wydawnictwo. Prowadzi go moja znajoma, także myślę, że w jakiś tam sposób się dogadamy i następna książka zostanie wydana w bardziej profesjonalny sposób. Jeżeli już przeszliśmy do wydawnictwa, to myślę, że możemy przejść do tematu, w jaki sposób ją napisałem, bo to wcale nie musi być takie oczywiste. Generalnie są dwie metody wydania książek. Jest self-publishing oraz wydanie przez wydawnictwo. Ja się pokierowałem metodą self-publishing, no to również ze względu na koszta. Dlatego, że wydanie takiej książki stustronowej w wydawnictwie kosztuje nawet kilka tysięcy złotych. W 60 egzemplarzach, czy tam 100. Także kompletnie nie miałem budżetu na coś takiego. A wydanie 60 egzemplarzy metodą self-publishing, czyli taką metodą, kiedy wszystko tworzymy samodzielnie, no to kosztowało właśnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, 400 zł.
Zatem jak wygląda taki proces pisania książki? No na sam początek musimy mieć pomysł. I tak jak tutaj zawsze powtarzam, ja się miałem prościej niż osoby, które piszą jakieś powieści. Bo jeżeli ktoś chce napisać jakąś powieść, tak, no to musi wymyśleć wstęp, rozwinięcie, zakończenie i to wszystko musi się trzymać, że tak powiem, trzymać kupy, tak? No tutaj miałem łatwo, bo ja od początku wiedziałem, o czym chcę pisać. Wiedziałem, że chciałbym podzielić się swoją historią, która myślę może być w jakiś sposób inspirująca. Tak, tak, przynajmniej mi się wydaje, ale może niekoniecznie. W każdym razie ja po prostu zacząłem zwyczajnie na notatniku w telefonie pisać, kiedy tylko miałem czas. To po prostu siadałem do notatnika i pisałem kolejne słowa, później zdania, następne strony, a następnie rozdziały. I tak powstało 108 stron książki. Z początku powstało no, znacznie mniej tych stron. Na początku było 75 bodajże. Następnie przerzuciłem wszystko na Worda i tam dopisałem nieco więcej. Na pewno zależało mi na tym, aby stron było ponad 100. Tak jakoś miałem wrażenie, że im więcej, tym lepiej. Tak sobie wyznaczyłem, że ten 100 stron to będzie ten próg. Więc na sam początek musiałem wszystko napisać na notatniku. Tak jak już wcześniej powiedziałem, wszystko przeniosłem na Worda już na komputerze. Tam następnie dokonałem wszystkich, no ja to nazywam poprawek. Generalnie redakcja, korekta skład tekstu, czyli sprawdzenie, czy nie ma żadnych błędów w całym tekście. Ja się przyznam, że tutaj błędy ortograficzne są. Kilka osób, bodajże dwa wykryło, no ale przyznajmy szczerze, no na tak sporej płaszczyźnie jak 108 stron, ciężko jest mnie, osobie niedoświadczonej, nie popełnić tutaj jakiegoś błędu, ale człowiek uczy się na błędach i może to dobrze, że jakieś tam powstały. W każdym razie z drugiej strony może to nawet dobrze, że powstały tylko dwa, a nie więcej, no bo niedoświadczonej osobie mogły pójść jeszcze gorzej. No w każdym razie cieszę się, że wyszło jak wyszło. Powiedzcie, czy przerwało? Bo mam wrażenie, że coś się stało. Powiedzcie, czy transmisja dalej działa? Działa, tak? Dobra, fajnie. Więc jak to dalej wyglądało? Na czym czas skończyłem? Zgubiłem wątek. A tak. Korekta i redakcja tekstu. Więc następnie trzeba było znaleźć jakąś drukarnię, która mi to wydrukuje. Przeszukałem wiele różnych ofert w internecie. W końcu zdecydowałem się na jedną drukarnię w Warszawie ze względu na ceny, które mi odpowiadały. A do tego generalnie obsługa zamówienia była bardzo prosta. To znaczy ja musiałem wpisać ile książka ma stron, czyli wpisać 108, musiałem wpisać ile będzie stron kolorowych, no czyli 0. Ktoś tu pisze, czy się stresuje? Czy mi się zdawało? Nie, źle przeczytałem, dobrze, nieważne. W każdym razie, było napisane, czy okładka kolorowa, czy nie, zaznaczam ptaszek kolorowa i tak dalej, kilka prostych punktów i książka była już zamówiona. Natomiast, co prawda, zamawiałem ją kilka razy, bo za każdym razem popełniałem jakiś tam błąd, bo to trzeba było okładkę wysłać w takiej formie w całości, to znaczy ja wysłałem trzy pliki. Wysyłałem przód, grzbiet i tył, a się okazywało, że trzeba było wysłać całą i tak dalej. I kilka takich błędów popełniałem, za każdym razem dostawałem maile z odmową, że takiej książki mi nie wydrukują, ale kiedy już wszystko w końcu wypełniłem poprawnie, no to otrzymałem maila z wiadomością, że książka została przyjęta do druku i w przeciągu 4 dni roboczych zostanie wydrukowana i przywieziona do mnie do domu. Pamiętam, że to była majówka, bo generalnie premiera tej książki odbyła się 5 maja. Ja ją zamówiłem pod koniec kwietnia, więc tak to się zbiegło, że niby miałem czekać 4 dni robocze, a tak naprawdę czekałem tam ponad tydzień. No w każdym razie dotarła w 60 egzemplarzach, no i ja się bardzo cieszę, że
Tak to powstało i druga na pewno powstanie. I właśnie, myślę, że tutaj możemy przejść do tego, co właśnie z drugą książką, bo tutaj coś już mówię, że jakaś druga coś się ma pojawić. Tak, generalnie planuję drugą, w 2022 roku dokładnie, na jesień. Zdecydowałem się na taką datę, gdyż uważam, że teraz to by było bez sensu, gdybym wydawał następną, no bo jeszcze nic się takiego ciekawego nie wydarzyło. Więc myślę, że tych historii musi się trochę nazbierać, abym chciał ubrać je w słowa. Zatem liczę, że w 2022 roku książka, druga książka zostanie wydana. I tytuł będzie miała na pewno nieco inny. Może chciałbym się również podnieść może na temat tytułu tej książki, bo sądzę, że nie jest ten tytuł do końca poprawny. Znaczy, jest historia małego filmowca. No, trochę ten tytuł sugeruje, jakbym eksplorował już nie wiadomo ile lat, jakbym chciał napisać swoją biografię i tak dalej. No myślę, że to nie jest do końca trafiony tytuł. Ja się przyznam szczerze, że on był wymyślony trochę na szybko i nie do końca myślę, to przemyślałem. Ale trudno. Jak wyszło, człowiek uczy się na błędach i następna książka, mam nadzieję, że będzie bardziej dopracowana. Mamy 14 minut transmisji, także myślę, że możemy przejść do pytań. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Tak, przesunę je sobie, bo ciężko mi się tutaj dostać. Dobra, coś już mam. Ile książek się sprzedało? Książek się sprzedało prawie 60. Także ja jestem, przyznam szczerze, zadowolony. Czy w systemie self-publishing jest pomoc redaktora... Przepraszam, że tak się jąkam, ale po prostu ten cały czas znika. Nie wiem, co się dzieje. Może to kwestia słabego internetu. Nie mam pojęcia. Mikołaj pisze, że urywa. No widzisz. Czy w systemie self-publishing jest pomoc redaktorska wydawcy? Chodzi mi o to, czy ktoś podpowiada, co przeredagować, czy skorygować. Nie, self-publishing właśnie polega na tym, że robisz wszystko samodzielnie. Jeżeli chciałbyś mieć taką osobę, no to właśnie musisz wydawać książkę przez wydawnictwo i to jest trochę może ta negatywna część tej książki, że wszystkim zająłem się samodzielnie, nie mając doświadczenia i dlatego wyszło jak wyszło. Natomiast no jeżeli, jest, chociaż jest też inna opcja, bo jeżeli wydajesz książkę samodzielnie, właśnie metodą self-publishing, to jak najbardziej, jeżeli znasz osobę, która zna się na procesie sprawdzania tekstu, to jak najbardziej możesz taką osobę o pomoc poprosić. Ale generalnie self-publishing polega właśnie na tym, że robisz wszystko bez pomocy wydawnictwa. Postaram się wyświetlić następne pytania. Przepraszam, że tak palcem zakrywam, ale tutaj jest kamerka. Może spośród fanów, którzy tytuł zaproponują, wybrać do nowej książki. Znaczy, Macieju, ale co masz dokładnie na myśli? Możesz spośród fanów... Znaczy, w jakim sensie mam ich umieścić w książce? Możesz bardziej pytanie sprecyzować. Czy przygotowałeś się przed rozpoczęciem pisania? Chodzi mi o plan, co chcesz w niej umieścić, czy raczej pisałeś na bieżąco? Znaczy, tak jak powiedziałem, ja miałem już od początku pomysł, co chcę napisać, bo po prostu wiedziałem, że chcę opisywać swoją historię. Bardziej myślałem o tym, w jaki sposób będę ją sprzedawał, jak będzie wizualnie wyglądała, jak w środku to ma wyglądać, czy mają być właśnie zdjęcia, czy nie. Bardziej myślałem o takich kwestiach, a o samej treści to zbyt dużo nie myślałem, bo tak jak mówię, wiedziałem, o czym będę pisał. Dobrze. Już jest git. No to dobrze. O książkę pamiętasz, że... O książkę pamiętasz, że zbliżają się moje urodziny. Coś chyba za szybko pisałeś, bo zdanie dosyć nieskładne. Dobrze, patrzę, czy jest jeszcze więcej pytań. Łukasz prosi, abyście dawali więcej łapek. No fajnie. O, jest też Urbex Wolf, to witamy. Urwało wcześniej. No trudno. Są kolejne pytania. Kiedy pierwsza zagraniczna eksploracja? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, ale jeżeli coś się pojawi, no to na pewno będę na bieżąco was informował.
Nie, na przykład fani ci zaproponują na Facebooku tytuł dla nowej książki. A, ty mówisz o tytule. Myślę, że nie. Nikt nie będzie za mnie tytułu wymyślał, bo mam już swoje pomysły na tytuły. Także myślę, że bardziej posłużę się swoją intuicją, ale też kto wie, może akurat posłużę się pomocą widzów. Otwórz sobie w telefonie podgląd live i wejdź w niego. Ale to jak to palić? Znaczy, ale ja widzę te pytania, tylko że one tak mrugają. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Kiedy pierwsza... A, to już czytałem. Dobra, na razie nie ma nowych pytań. Jest nowe. Czy planujesz wybrać się do Czarnobyla? Tak jak powiedziałem w podsumowaniu roku 2020, planuję nawet w tym roku. Natomiast nie chcę o tym mówić zbyt wiele, bo ten wyjazd mocno się odwleka. Różnie to może po prostu wyjść i ja nie chcę tutaj zapeszać, że o, że szykuję film z Czarnobyla, będzie petarda, coś, a nagle się nie uda. Po co tak? Dlatego na razie jeszcze zbyt sporo o tym nie mówię. Czas pokaże, a ja na pewno będę na bieżąco informował. Ale na pewno do Czarnobyla zechciałbym się wybrać. Czy planujesz sprzedawać jakieś gadżety ze swoim logiem? Sam nie wiem. Myślę, że w przyszłości... Chciałbym kiedyś kubki wydać. O, fajnie by było, nie? Albo bluzy takie z napisem Łowca Ruin. Fajne by były, nie? Kto wie? Kto wie? Jaki będzie tytuł drugiej książki? No to teraz jeszcze nie będę zdradzał. Mam właśnie pewien ciekawy pomysł na tytuł drugiej edycji, który będzie nieco nawiązywał do tytułu pierwszej książki, a jednocześnie w pewien sposób sprostuje kiczowatość tytułu pierwszego wydania, że tak powiem. Spójrzmy na następne pytania. Czy planujesz sprzedawać... A, to już było. Czy przy wydawaniu... Kurczę. Włóczyki z północy. Witamy. Witamy. Czy przy wydawaniu książki przez wydawnictwo zorganizują ci dystrybucję, czy tak jak przy self-publishing trzeba zająć się tym samemu? Nie, przy tworzeniu książki przez wydawnictwo właśnie to jest ten komfort, że oni ci wszystko zorganizują. No coś za coś, bo to kosztuje bardzo sporo pieniędzy. Wydanie 100 takich egzemplarzy, takiej krótkiej książki, no to może być koszt nawet 5000 zł. Natomiast zajmą się wszystkim. Nawet okładką mogą się zająć, tak? Całym tekstem. Oczywiście tekst napisałbym sam, ale oni zrobią tak, aby dobrze się go czytało, aby wszystko było bardzo na profesjonalnym poziomie. No natomiast, no tak jak mówię, to sporo kosztuje i to jest właśnie metoda coś za coś, tak? No więc tak ta sytuacja wygląda. Zobaczmy, czy pojawiły się następne zapytania. Oj, tu lecą, za szybko lecą te pytania i zaczynam nie nadążać. Jaka była najbardziej niebezpieczna rzecz, jaka cię spotkała na eksploracji? Najniebezpieczniejsza? Trudno jest mi powiedzieć. Myślę, że nie było jakoś tak specjalnie takich bardzo niebezpiecznych momentów podczas eksploracji, co mogłoby życiu zagrozić, coś, co mogłoby się stać. Jeżeli kogoś spotykałem, to były to osoby pozytywnie nastawione. Także trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Wyświetlam następne. No ale trudno to wyświetlić. Cholera. Dobrze. Przepraszam, że to tak trwa, ale nie wiem, co się dzieje. Czy mam już klienta na bluzel kubek? Nie mam. Nie mam, bo jeszcze tego nie ogłosiłem. Ale myślę, że się znajdą. Jak już wydam. Zobaczymy. Pewnie będzie coś w stylu Łowca Ruin. Co? Ruin, chłopak z pasją. No nie do końca. Akurat mam nieco inny pomysł. Kubki spoko. No jasne, że spoko.
Jasne, że spoko. Patrzę za następnymi pytaniami. Dlaczego to się tak zacina, co? Dobrze. Jaki jest koszt wydania 100 książek, w tym self-publishing? No, jakby to policzyć? Znaczy, ja wydałem 60 egzemplarzy 100-stronowej książki i kosztowało mnie to prawie 400 zł. Więc myślę, że niecałe 1000 zł 100 egzemplarzy by kosztowało. Znaczy też zależy, prawda? Bo no tutaj nie ma na przykład zdjęć. Gdyby tutaj były zdjęcia, to ja bym za wydrukowanie tych egzemplarzy 60 wydał 1000 zł. No, takie są ceny. Dobrze. Patrzę na następne pytania. Może na laptopie łatwiej byłoby ci prowadzić live'a? No, nie sądzę, czy na moim laptopie byłoby to takie prostsze. A planujesz nową książkę wydać razem z audiobookiem? O właśnie, audiobook. Tak, planuję zrobić audiobook, nawet planuję zrobić audiobook jeszcze tej książki. No może zrobię w końcu, zobaczymy. Okładka jest twoim pomysłem? Znaczy, właśnie, o okładce też warto wspomnieć. Okładkę zrobiła moja znajoma, o ksywie Betty, tak powiedzmy. Może to ogląda, nie wiem. Jak oglądasz to cię pozdrawiam. W każdym bądź razie ona zrobiła to zdjęcie. Ja dodałem napisy i tak dalej. No zamysł był taki, abym stanął przed aparatem i skoczył do góry z klapsem filmowym. No niestety te zdjęcia nie wyszły tak, jakbym chciał, ale stwierdziłem, że to jest całkiem ciekawe i postanowiłem je umieścić na okładkę. No i mam nadzieję, że drugie zdjęcie również. Jeżeli to oglądasz, to mi zrobisz, a jeżeli nie oglądasz, to ona mi zrobi. Bo jak widać, zdjęcia robi fajne i myślę, że co do następnego jakoś się dogadamy, a tymczasem mamy następne pytania. A, Betty się odezwała. No to cześć, witam cię. Wybierz jednego eksploratora, z którym chciałbyś poprowadzić eksplorację. No problem mam taki, że ja się wstydzę generalnie nagrywać z innymi osobami. Ja po prostu tak mam, że jeżeli jestem na eksploracji i nagrywam film, to muszę być sam, aby się w pełni na tym skupić, bo jeżeli ktoś jest obok mnie, to idzie mi to zawsze znacznie trudniej i niestety ja nie eksploruję za bardzo z ludźmi. No ale chciałbym co prawda do takiej formy troszkę powrócić, bo już kiedyś z ludźmi nagrywałem. Na moim kanale Crackers się pojawiał, Kuba Jędrzejczyk znany jako Grow, chociaż już teraz nie, ale długa historia. Więc generalnie no, fajnie się nagrywało z innymi osobami, tylko z drugiej strony no, jest brak tego skupienia i ciężko to ze sobą pogodzić, ale bardzo bym chciał rozpocząć serię filmów typu na przykład dokument o jakiejś kopalni i rozmowa z byłym górnikiem tej kopalni, albo opuszczony zakład i rozmowa z jakimś pracownikiem tego zakładu. Ciekawe, prawda? Chciałbym zrobić takie filmy. Nie wiem, jakbym się czuł w czymś takim, czy dałbym radę się skupić przy takiej osobie. Nie wiem, czas pokaże. Urbex TWS. Witaj kolego. Temat kontrowersyjny. Nie sądzisz, że dzisiejszy urbex to gonitwa? Im więcej, w tym lepiej. Wchodzić do miejsc ledwo opuszczonych? Taka chora rywalizacja. Wiesz co, no powiem ci szczerze, że to tak, które wygląda, że w dzisiejszych czasach, no to ludzie tylko starają się wejść do jak najlepszych miejsc, żeby pokazać jak najładniejsze zdjęcia. Oczywiście nie wszyscy tak byłem, ale rzeczywiście można zauważyć, że to środowisko zaczyna na tym polegać. No i nie jest to fajne. Ale cóż poradzić? Tak to wszystko się zmienia i nic nie zrobimy. Sprawdzam następne pytania. Czy miałeś wpływ na ostateczną cenę książki? Czy jest narzucona przez wydawnictwo? W sensie, no masz na myśli finalną cenę książki, tak? Bo cena to jest 25 zł. Znaczy, no tak jak mówiłem, wydawnictwo tego nie wydawało, więc cenę ustaliłem sam. A dlaczego akurat 25 zł? Ja myślałem o różnych cenach. Myślałem o 10 zł, o 30. Nie miałem kompletnie pojęcia, ale na pewno nie chciałem, żeby ta książka była jakoś, przepraszam, bardzo droga, no bo myślę, że nie jest ona warta bardzo jakiejś wysokiej ceny, ale jednocześnie sporo na nią wydałem, sporo się na niej
przy niej, przepraszam, napracowałem i uznałem, że cena jakaś tam musi być, ale myślę, że jakoś bardzo, bardzo wygórowana nie była. Witam kolegę, Koli Urbex. Też cię witam. Wyścig szczurów tak zwany. No, masz rację, Urbex Wolf. Urbex Wolf. Mnie się tak bardziej podoba fota z podskokiem i klapsem. Ale to w końcu Karola książka i wybrał ze zdjęć na okładkę to, które mu się najbardziej podobało. No fakt, no bo wyszło rzeczywiście jedno zdjęcie z podskokiem i z klapsem. Ono fajne było, tylko że jakoś, nie wiem, nie pamiętam już nawet co mi tam nie pasowało. Czy mimika twarzy, czy jakieś ułożenie, sam nie wiem. Ale i tak wyszło co wyszło. To może przy drugiej wyjdzie, nie? Trzeba się postarać. Są następne komentarze. Dokładnie, dzięki za odpowiedź. Proszę bardzo. Oto tutaj jestem. Dobre. No i znowu zniknęło. Dobre zdjęcie masz z Krystyny na samej górze. Ale ja miałem kilka zdjęć na samej górze. Ale chyba mówisz o tym, które mi Łukasz zrobił, prawda? Podczas wyprawy sprzed tygodnia. Bo właśnie w niedzielę wraz z grupą eksploracyjną NS Kazan zwiedzaliśmy opuszczony szyb Krystyna i niedługo na ich kanale pojawi się materiał z tej wyprawy. I tutaj chyba się coś nowego pojawiło. Tak, to. No właśnie, widzisz. Miałem rację. Dobra, czat już jest widoczny coraz lepiej. Na jakich parametrach polecasz robić zdjęcia w niedoświetlonych miejscach? Trudno powiedzieć. W sensie, ja generalnie mało kiedykolwiek robiłem zdjęcia w mało oświetlonych miejscach, więc ja tak naprawdę nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o ustawienia w takich, a nie innych warunkach. Ja generalnie za każdym razem, kiedy muszę ustawić odpowiednie ustawienia, to najzwyczajniej zmieniam co trzeba i patrzę na ekran i sprawdzam, jak to będzie po prostu wyglądało i w ten sposób się tym posługuję. Wymień top 5 miejsc, które chciałbyś eksplorować. Czarnobyl, nie, żartuję. Z pewnością Czarnobyl chciałbym odwiedzić. Bardzo chciałbym odwiedzić szpital w Legnicy. Myślę, że tej wiosny jeszcze go odwiedzę. Bardzo chciałbym zwiedzić również pewne opuszczone wesołe miasteczko na Litwie. Bo jest bardzo fajne, bardzo fotogeniczne. Więc mamy już 3 miejsca. Co jeszcze? Bardzo chciałbym zwiedzić jakieś takie spore opuszczone miasto. No to niby już powiedziałem Czarnobyl. Ale coś innego jeszcze niż Czarnobyl. Jakieś fajne opuszczone miasto. Po prostu interesują mnie opuszczone miasta. I piąta rzecz. Bardzo chciałbym kiedyś zwiedzić opuszczoną kopalnię, ale z takim pełnym wyposażeniem. Myślę, że to by było dla mnie ciekawe. Jeszcze z możliwością wejścia na wieżę szybu. No, to by było konkretne. Przede wszystkim trzeba na statywie. Znaczy wiesz, to zależy. Czy no, lepiej na statywie, nie? Bo masz pewne, że będziesz miał stabilny kadr. Ale jak dobrze zrobisz samymi rękoma, to również ci się uda. Karolu, czy planujesz dalekie wyprawy zagraniczne w tym roku? No to tak już wcześniej, jak wcześniej mówiłem, planuję, ale co z tego wyjdzie, to dam znać wcześniej, a zbyt dużo teraz o tym nie mówię, żeby po prostu nie zapeszać. Co tu się pojawiło? Przede wszystkim trzeba na statywie. No, a to już odpowiedziałem. Jest szansa na to, że wrócą podcasty. No właśnie, bo tu kwestia podcastów, bo w sumie o tym nie mówiłem, ale podcastów już nie ma. Z prostej przyczyny. Po prostu po jakimś czasie stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. Mnie to w pewnym sensie zaczęło jakoś męczyć, przestało mnie to interesować. Był to nowy eksperyment, spróbowałem i po prostu nie wyszło. Także czy wrócę do podcastów? Nie sądzę, ale zobaczymy. Może kiedyś znowu zachce mi się i nie będzie to trwało tak krótko. Skąd masz info o miejscach do eksploracji? Generalnie to miejsc szukam w dosyć, myślę, w standardowe sposoby. Posiłkuję się informacjami w internecie, czerpię informacje od zaprzyjaźnionych osób z dziedziny eksploracji. Takie proste metody, nic szczególnego, co mógłbym tutaj wymienić. Planujesz może eksplorację z widzami? Na chwilę obecną nie. Ja też myślę, że kto by się tam zgodził ze mną zwiedzać? No nie mam takiego szerokiego grona odbiorców i myślę, że gdybym coś takiego ogłosił, to zbyt wielu chętnych by się chyba nie znalazło.
Jeśli chcesz, wpisz w Google kopalnia bez tlenu. Ładnie zachowana. Jest to, ja wiem, co to jest za kopalnia. Rozmawiałem o niej z, no teraz nie pamiętam, jak ta dziewczyna się nazywała, ale ona prowadzi taką stronę Odkryć na nowo. Ja z nią o tej kopalni rozmawiałem. Generalnie bardzo odradzała wyprawę w tamto miejsce właśnie ze względu na brak tlenu. No, podobno jest to bardzo niebezpieczny czynnik w tymże miejscu i myślę, że po prostu nie będę ryzykował. Znajdzie się inna kopalnia. Następne pytania, bo jest ich coraz więcej. Ja polecam ci... Przepraszam, że ja się tak jąkam, ale to po prostu strasznie mruga i nie umiem tego opanować. Ja polecam ci poczytać i zobaczyć filmy o Akarmerze. Jest to opuszczone górskie miasto w Abchazji. A to ja słyszałem o nim. Chyba ciężko się tam dostać, ale miejscówka mega. Mnie bardzo zaciekawiła. Chyba wiem, o czym mówisz. Jesteś coraz lepszy, język też się podszlifował. Trzymam kciuki za ciebie. I napisał to Babok producer. Dziękuję bardzo. Kim się najbardziej inspirujesz? Kim się najbardziej inspiruje? Myślę, że Jackiem Podemskim. To jest taki dziennikarz, który prowadzi swój program. On się nazywa Wstęp Zbroniony. On bodajże w tym momencie nie jest kontynuowany. On jego tam, powiedzmy, szczyt to nastąpił chyba w 2016 roku. To generalnie była produkcja TVN-u. Oni nagrywali właśnie opuszczone miejsca do telewizji. No i ten jego sposób prowadzenia bardzo mnie zainspirował i staram się zawsze prowadzić moje filmy w podobny sposób jak on. On zresztą o tym wie. Poniekąd również bardzo inspiruje mnie Bogusław Wołoszański. No i myślę, że to wszyscy. I poniekąd... Myślę, że jeszcze jeżeli chodzi o część wizualną, bardziej wypowiedziałem o części merytorycznej, ale jeżeli chodzi o część wizualną, to swoimi ujęciami bardzo mnie inspiruje Krzysztof Gonciarz. Być może już ktoś to zauważył w moich filmach, że te ujęcia są w jakiś sposób podobne, inspirowane nim. Także tak. Krzysztof Gonciarz też. O, Julia. No dokładnie, była Julia. Następne. Jak będziesz w Legnicy, to mogę się dołączyć. Także spoko. Również polecam. Abchazję, czyli to miasto. Opuszczone. No tak jak właśnie wcześniej powiedziałem, że jak generalnie eksplorując, nagrywając film, muszę bardziej w tym miejscu być sam, żeby się na tym skupić. Także jak najbardziej można się spotkać, czy jak już nagram, to możemy gdzieś tam wspólnie po tym miejscu pochodzić, tak najbardziej. Ale jeżeli będę nagrywał, to chciałbym przy tym zostać sam. Natomiast oczywiście jakiegoś spotkania absolutnie nie wykluczam. Zrobisz kiedyś coś w rodzaju Ram Tour, to znaczy... Masz na myśli taka trasa, gdzie będę jeździł po różnych miejscach i spotykał się z widzami, tak? Ja powiem tak, mam w tym roku pewien pomysł na coś podobnego, ale to nie będzie coś na zasadzie, że Łowca Ruin jeździ po całej Polsce i spotyka się z widzami. Nie miałoby to sensu, bo ja nie mam tylu widzów, na przykład nie wiem... Ogościłbym jakieś spotkanie w Gdańsku, no to przecież tam by nikt nie przyszedł. Gdzie ja tam mam jakichś widzów z Gdańska, tak? Przeważnie mam widzów ze Śląska. No, odbyło się na przykład spotkanie autorskie 4 sierpnia 2020 roku w Jaworznie. Tam przyszło tylko kilku widzów, także myślę, że czegoś takiego nie będę organizował, ale mam nieco inny pomysł, gdzie widzowie będą mogli poprzychodzić w różnych rejonach Polski, nie jako do youtubera, do Łowcy Ruin, to zobaczyć pewną ciekawą, specyficzną rzecz, ale o tym też będzie więcej nieco później. Ale generalnie mam bardzo fajne pomysły na ten rok, generalnie na przyszłość. Dobrze, na razie więcej pytań nie ma. A Mikołaj tylko potwierdził, że poprawnie odpowiedziałem na jego pytanie. No to dobrze. Będzie jeszcze nie jedno. Maciek tak powiedział. Znaczy nie jedno spotkanie autorskie w książki, a być no chciałbym również zrobić jeszcze jakieś takie na żywo, nie tak jak teraz, tylko w jakimś pomieszczeniu. Mam nadzieję, że podobno się uda. O, 40 minut minęło. Szybko to zleciało. Razem czy jakieś pominąłem. Zapraszam do mnie do Opola. No,
Urbex Wolf, my się w końcu musimy umówić, bo tak żeśmy kiedyś rozmawiali. Wiele razy odwiedzaliśmy coś na Opolszczyźnie, a zawsze się mijaliśmy. Damy radę, oczywiście, że damy radę. Dobrze, transmisja trwa już 40 minut, także myślę, że będę kończył. Myślę, że o książce opowiedziałem już dosyć sporo, chociaż więcej było odpowiedzi na pytania niż rozmowy o książce, ale tak wyszło specjalnie. Zgubiłem wątek, nieważne. Także co, ja będę kończył, chyba że ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, to ewentualnie szybko odpowiem i będziemy kończyć. Jesteś człowiekiem z pasją i dlatego sukces to kwestia czasu. Ten największy to już masz za sobą, ponieważ ukazałeś brak komercyjności. No jeszcze powiem ci szczerze, że i tutaj też ciekawostka, albo nie, inaczej, po prostu, no masz rację, staram się być niekomercyjny, w sensie, no, znaczy w sumie ciężko mi jest być teraz komercyjny, mając 1200 subskrypcji, no to też żadna kampania reklamowa się do mnie nie odezwie. Natomiast chciałbym jednak omijać takiego środowiska, gdzie na każdym filmie reklamowałbym jakieś rzeczy niezwiązane z eksploracją. Także myślę, że w takim kierunku będę zmierzał. Zobaczymy, co coś jeszcze się pojawiło. Dobrze, do Wrocka zapraszam. Pan Mikołaj mówi. No we Wrocławiu na eksploracji jeszcze nigdy nie byłem. Byłem na Dolnym Śląsku, gdzie nagrywałem film o opuszczonej wsi Żukowice. Ale być może do samego Wrocławia kiedyś wpadnę. No jeszcze parę pytań się pojawia, może jeszcze zostanę. Czemu nazwa kanału z podcastami się zmieniła na jakieś randomowe litery? No generalnie tego kanału, tak jak już wcześniej powiedziałem, już nie ma, także chwilowo tam jest taki skrót. Będziesz robił jakieś Q&A w tym roku? No już jedno zrobiłem, więc zobaczymy, może zrobię. Stwórz swoją maskotkę i zabieraj ją wszędzie jak swojego przyjaciela. Ja no myślę, że nie potrzebuję. Będziesz planował spotkania autorskie w stolicy? Jeżeli chodzi o spotkania autorskie właśnie w stolicy, to pamiętam, kiedy ogłosiłem moje spotkania autorskie w Jaworznie, to pojawiło się bardzo dużo komentarzy o treści przyjechałbym, ale mam daleko. I ciekawostka, większość tych komentarzy to właśnie były komentarze z Warszawy. I tak sobie pomyślałem, że a może w Warszawie się opłaca coś zorganizować. Także strzeż się, Warszawo. Czy wierzysz w duchy i miejsca nawiedzone? Ja już wiele razy o tym opowiadałem i nie, jakoś nie wierzę. Jestem bardzo sceptycznie dostawiony. Ja bym kupił od ciebie. No dobrze, to będę pamiętał. Jak zrobię, to ci sprzedam. Spoglądam, czy jakiegoś pytania nie pominąłem, ale chyba nie. Dobrze. Więcej pytań na razie się nie pojawia. Transmisja ta trwa 42 minuty. Ja co prawda planowałem góra godzinę. Będziemy powoli kończyć. Kocham Urbex, dopiero przyszedł, a my właśnie kończymy. No cześć, no. Trudno. Spóźniłeś się, ale może kiedy indziej wpadniesz. To zapraszamy do Warszawy. No to dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że wpadnę niedługo. Dobrze, zatem transmisja już trwa, ile trwa. No i jeszcze jedno pytanie. Dobrze, odpowiem na ostatnie i będziemy kończyć. Z twojej wypowiedzi wnioskuję, że druga książka będzie wydana przez wydawnictwo. Czy planujesz zawrzeć w niej zdjęcia? Tak, planuję jak najbardziej. Planuję zaoszczędzić nieco więcej środków, aby właśnie książka była jak najlepiej dopracowana. No niestety, żeby dobrze była dopracowana, trzeba dużo środków pieniężnych w nią włożyć, ale myślę, że warto. Chciałbym na pewno, aby pojawiły się ilustracje, aby zawierała co najmniej 200 stron, żeby była nieco grubsza. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak, zdjęcia mam nadzieję się pojawią. Jakie to uczucie trzymać w ręku egzemplarz z własnej książki? No, świetny, naprawdę, w sensie, wiesz, tym bardziej kiedy masz tę świadomość, że siedziało się nad tym notatnikiem tyle czasu, później nad Wordem, tyle pracy, kilka nocy nawet nieprzespanych, żeby pisać, tworzyć. No i w pewnym momencie po prostu bierzesz do ręki, patrzysz sobie na ten tekst no i widzisz, jak to finalnie wygląda na papierze. Także to jest no, trudne do opisania uczucie, na pewno bardzo wielka satysfakcja. Także każdemu polecam napisać swoją książkę, bo to jest coś fajnego. U mnie transmisja twojego live'a
potem moja premiera o 20. No to drodzy Państwo, na kanale Urbex Warszawa premiera nowego filmu o 20. Także widzimy się tam o 20. I to już za 15 minut. Także ja już generalnie trzeci raz mówię, że kończymy, także tym razem będziemy kończyć. Za 15 minut widzimy się na kanale Urbex Warszawa. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Cieszę się, że byliście. Tych osób się trochę przewijało, było ponad 20, teraz jest 17. Niektórzy odchodzili, niektórzy dochodzili. Może przynudzałem, przepraszam. Bardzo dziękuję za uczestniczenie w drugim spotkaniu autorskim Łowca Ruin, Historia Młodego Filmowca. Książki Łowca Ruin, Historia Młodego Filmowca. Szkoda, że nie w jakimś pomieszczeniu, gdzieś w jakiejś kawiarni czy coś podobnego. Niestety nie ma teraz takiej możliwości, dlatego zdecydowałem się na formę online. Myślałeś o założeniu wsparcia kanału czy Patronite, aby zebrać fundusze na wydanie drugiej książki? Nie, myślę, że nie. Myślę, że Patronite nie będę zakładał, ponieważ raczej wolę na wszystko nazbierać sam. Dobrze, nie będę się już żegnał czwarty raz, ale bardzo dziękuję za obecność i po prostu kończę. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień w nowym filmie eksploracyjnym. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.